że realizowanie w 100%, tak. Bo polityka wymaga i znowuż tu się okazuje, że stoi na ziemi, czyli pewnej gry i pewnych forteli też czasami na to wszystko trzeba być tego świadomym, ale jeśli chodzi o ogólny nurt, no nie sądzę, żeby się sprzeniewierzył, bo jakby on jest jednym z nas, nie? Kiedyś taki napisałem felieton. No właśnie, on jest prawy przede wszystkim, jest patriotą. Tak, to my naród Kaczyńskiego, że jesteśmy narodem Kaczyńskiego, ale w takim sensie, w jakim jesteśmy narodem Łupaszki, jakim jesteśmy narodem Mickiewicza i jakby to jest Polak, to jest jeden z nas, człowiek, który ma zakodowany, cały czas jakby żyje ostatnio w zadziwieniu, że rzeczy oczywiste, które my czujemy, bo to nie jest żadna, to co my robimy, jak myślimy, to są rzeczy, które kiedyś były oczywiste. I to, że jak ja zacząłem pisać, mówić rzeczy oczywiste, nagle się okazało, że jestem kontrowersyjny. 90% kolegów się ode mnie odwróciło, straciłem wieloletnie przyjaźnie, albo zerwałem sam. I okazało się, że to jest niesłychanie egzotyczne, co ja mówię. A ja mówię, staram się mówić jak najwierniej to, co jakby wsłuchać w ten głos pokoleń, które były przed nami, co oni zrobiliby na naszym miejscu i tylko tyle. I to jakby przecież to nie jest tak, że ja tu coś głoszę oryginalnego, bo jakby większość z nas czuje to samo i choć nie zawsze jestem po to, żeby to mówić, ale też na spotkaniach wiele razy się jakby słyszę, że ludzie jakby czują dokładnie to samo. Czasami oczywiście, no ja czasami jestem nieprecyzyjny, czasem coś tam od siebie dodaję i tak dalej, ale w ogólnym zarysie jakby to jest to, żeby to jest to, że ta grupa, ten ruch, który się zrodził po Smoleńsku, to są po prostu Polacy. No, to nie są przymiotnikowi jacyś Polacy, to są zwyczajni Polacy, którzy się zachowują normalnie. Ja mam wrażenie, że 99% jakby, czy nie wiem, 70% narodu, czy można to nazwać narodem, społeczeństwo się zachowuje, czy myśli, nienormalnie. A nie, że my jesteśmy jakimi, my jesteśmy jakimi zwyczajnymi Polakami, którzy myślą i mówią po polsku. No tak, i to ale jest nie wszystko. Możemy Kaczyńskiego doprowadzić do władzy, bo mamy zaledwie tam w granicach 30%, tak? Siłę, głosu, więc widzę, no że właśnie, tam jest więc tu się zaczyna ta gra, którą trzeba prowadzić, no a jakby czasy są takie, że już nie można sobie... No i to jest właśnie ten problem, bo media jakby teraz mówią, no tak, więc trzeba z tymi lemingami rozmawiać, tak? Trzeba jakoś im to sprzedać, trzeba i tu jest już problem, bo... Czy wobec tak oczywistych faktów jak Smoleńsk, w jaki sposób z nimi rozmawiać, w jaki sposób, no co teraz można powiedzieć? Ja sądzę, szczerze mówiąc, po Smoleńsku pomyślałem sobie, no jedno tylko w tym dobre, że ludzie teraz przejrzą na oczy i że no Jarosław Kaczyński na prezydenta zostanie wybrany 90%. To i to wtedy sobie uświadomiłem trochę później, jak byłem naiwny, tak? W jakim kraju żyję. Ale to wszystko się, to my jesteśmy, to znaczy ja jestem przynajmniej naiwny, bo czy byłem i to się uczę tego realizmu, bo no to od początku, no jakby rzeczy, które mi się nie mieściły w głowie, przecież no w latach 90. to jeszcze mi się wydawało, że będąc tam radykalnym przeciwnikiem Gazety Wyborczej na przykład, to mi się wydawało, że jeżeli będzie sytuacja zagrożenia państwa, że to są byli opozycjoniści, lewicowi, że się powoływali na tych emigracyjnych przecież lewicowców, tam Czołkosza czy Pragiera, to byli wybitni, świetni ludzie, świetni Polacy, i że w tej sytuacji zagrożenia państwa, no to jakby wszyscy będą mówić jednym głosem, że przede wszystkim nie będzie kwestionowana niepodległość jako idea. I nagle słyszę po kolei od tam Palikota najpierw, ale później też, no cóż to jest niepodległość, tak jak cóż to jest prawda. No jakby to, że zakwestionowano niepodległość i nikt jakby nie w debacie, tak, że ktoś mówi, no ale właściwie dlaczego, po co jest nam niepodległość? Jedno, tam rozlejmy się z Europą,
z Unią Europejską i tak dalej. Była dyskusja, zanim teraz wybuchła sprawa Ukrainy, to była w drugiej strony i byli publicyści, którzy pisali, że lepiej tam postawić na landyzację Europy. Zresztą pani Aniela miała przewodzić, tam ktoś klękał przed nią, już nie pamiętam, czy Tusk. Czy Sikorski. No więc jeżeli jakby bo na przykład mit niepodległości był jednym też z podstawowych mitów II Rzeczpospolitej, przez byłych legionistów jakby, czyli sanację, czyli wprowadzony po to, żeby i jakby on odegrał ogromną rolę później w tym, że no, w trwałości państwa podziemnego i w reakcji na napaści, tak? No, przynajmniej w Warszawie i tak, która się broniła, że ta niepodległość to była świętość, tak? Od czasów Piłsudskiego. No i jakby myśmy wyszli z PRL-u, ja zacząłem się jakby tego uczyć wszystkiego po kolei. A nagle się okazało, że nikt się nie chce tego więcej uczyć, że my to, bo dla mnie było oczywiste, że to wszystko wróci, ta tradycja, że to, a tak naprawdę moi, nie wiem, jak do 2010 roku żyłem w środowisku literackim. Chodziłem na spotkania, organizowałem jakieś, dostawałem nagrody literackie ściśle, tam z Nagrodą Kościelskich włącznie. Miałem przyjaciół pisarzy. Nigdy nie zdarzyło mi się rozmawiać z nimi o Polsce. Nigdy. Podczas dziesiątek, setek godzin nigdy się nie... Współpracowałem z Arkanami od 96 roku. To tam jakby rozpoznawałem coś z tego. No jakby tutaj to była... Ceniłem tę tradycję w ogóle zainteresowania Polską, ale dla mnie to byli też ekscentrycy trochę, zamknięci w swoim tam świecie, którzy są jakimś patriotyzmem się. Mi to imponowało, ale no moi koledzy to absolutnie nie. I teraz jestem przekonany, że ci pisarze młodzi, którzy dzisiaj są na 99% nie zna podstawowych faktów z historii Polski, bo ja sam ich nie znałem, tylko się uczyłem jakby gdzieś tam po studiach dopiero poznawałem mozolnie przez lektury i tak dalej, bo na studiach tego się nie wymaga, a nikogo to nie interesuje w tym środowisku, nie? To znaczy jak teraz wracam i komuś mówię tam o jakiś coś tam, co jest dla mnie nowością, choć też nie powinno być, bo to już powinienem znać od dziecka, to w ogóle oni nie wiedzą, o czym mówię, jeżeli kogoś spotkam. A w ogóle to ich nie interesuje. To się wydaje historykom gdzieś tam. Mam no właśnie Sławka Cęckiewicza czy jakichś innych z IPN-u, spotykam znajomych i oni myślą, że tam opisują i pytają, a co tam myśli ten z tych młodych, nie chcę wymieniać nazwiska, a on nic nie myśli. On myśli o dziewczynach, o sławie, o stypendium, ale stypendium za granicą tam właśnie... No mówię, znam... Jeden z moich kolegów takich, to jest typowa reakcja, no to kiedyś też to o tym wspomniałem, bardzo zdolny poeta, no, a który napisał wiersz gdzieś tam o 11 września, tak, znaczy o tragedii amerykańskiej. I jakby on, u niego w poezji... To nie to, że właśnie, u niego w poezji często jakby taka poetyka nawiązywania do tych faktów jakichś światowych się pojawiała. Ja go spytałem kiedyś po Smoleńsku, chociaż to on taki nawet, on chyba napisał, już głosował, i go spytałem, napisałeś tam ten wiersz, ale ja ci współczuję, bo obaj wiemy, mówię, że o Smoleńsku nigdy nie napiszesz, ani się nie zająkniesz, nie? No tak, nie napiszę, nie? I obaj wiemy dlaczego. Dlatego, że będziesz się bał, że to cię w kontekst romantyczny wpisze w tradycję polską i tak dalej, i tego się będziesz bał. No tak, no, że dokładnie w ten sposób... No i nie napisał nic takiego, tak? I teraz sytuacja, w której polski pisarz. Oczywiście nie można tego wymagać od wszystkich. Każdy to jest, tak, duch wionie, kiedy chce. Ale w sytuacji, kiedy ktoś, kto jakby specjalizuje się w tego rodzaju poezji,
pisze o dniu 11 września. A później jakby zupełnie milczy, wyjeżdża gdzieś tam, coś kończy się, no to ja nie chcę go osądzać, bo to jest jakby, to jest człowiek, który właśnie jest typową taką, myślę, znaczy świetny poeta, który jakby wszedł w te kolejiny życia literackiego w III RP i nie chce z nich wyjąć z jakichś tam, wyskoczyć z jakichś tam względów. No ale ja mu powiedziałem, jaki no to... świetny poeta. Jaki to świetny poeta? Świetny, no w sensie językowym, no powiedzmy. No to tak, opanował technikę no to tak posługiwania jak, no się tak. językiem. Ale to jest, to ja mu powiedziałem, no to jest tak jakbyś, wiesz, był... Siedział w Powstaniu Warszawskim teraz, byś był... To jest tak jakby Gajcy, siedząc w Powstaniu Warszawskim, pisał o inwazji aliantów w Normandii. Tak, tak. Tak bym siedział i teraz taki temat... wiersz napiszę o... Bo to jest mniej więcej 43 rok, no. Tak, bo wydaje mi się, że temu poecie, o którym pan mówi, po prostu wydaje się no, obciachem. Obciachem. Zajmowanie się... Znaczy na jego obronę to, co chcę powiedzieć, że on sobie zdaje sprawę z absurdalnym, bo ja powiedziałem mu, ale czy widzisz, że to jest absurdalne? No oczywiście, że to jest absurdalne, ale w takiej kulturze żyję, mówi. Czyli jakby stworzono mu taki on, ale bo to jest myślący człowiek, no, który jakby, ale on nie jest, nie, oczywiście można wymagać heroizmu i powiedzieć, oczekiwać od niego, ja go nie chcę osądzać, bo można powiedzieć, ale no tak, dlaczego. To nie jest aż heroizm. No nie jest, ale dla nich to jest heroizm, no, przeskoczyć coś takiego, no bo stracą natychmiast coś. Masłowska napisała i oberwała czas. No gdzieś właśnie. Tam coś napisała. Ale to jest właśnie, to jest mentalność, wydaje mi się, typowa dla ludzi, zależnych od różnych beneficjów. Po prostu no ludzie po studiach, którzy... humanistycznych, którzy żerują na jakichś funduszach, no tak, tak, na jakichś fundacjach, na jakichś etatach, na uczelniach. Oni po prostu tam muszą funkcjonować i oni nie mogą się wychylać z żadnymi wierszami o Smoleńsku, bo od razu zostaną zaliczeni do ciemnogrodzian, którzy wysługują się ludowi pisowskiemu i gdzieś tam zostaną odstrzeleni przy najbliższej selekcji, prawda? Do jakichś stypendiów no, czy funduszy. Inny mój kolega, doktor z uniwersytetu, właśnie Artur Nowaczewski, taki młody doktor z uniwersytetu, który napisał pracę o poezji smoleńskiej, o poezji po smoleńsku, tak? O Dakowiczu chyba, Romanie Misiewiczu i o mnie. I przedstawił ją na jakimś seminarium, na jakimś seminarium takim ogólno gdzieś tam wyjazdowym, ogólnodostępnym. I on mówi, że jak to przeczytał, to oni myśleli, bo on to napisał na poważnie i wszyscy oni myśleli, że nie, oni to w ogóle przeszli nad tym do porządku dziennego. On był zdziwiony, ale się okazało, że dla nich było oczywiste, że on to pisze nie na serio. Mhm. Tak jak w Rejsie, że to jest taka piosenka właśnie wesoła, optymistyczna, a nie smutna. Czyli, że on to pisał, bo on to rzeczywiście dokonał zwyczajnej takiej polonistycznej analizy i traktował to poważnie, ale oni to brali, że on... że nie można poważnie, że tego nie można na serio pisać. Jak mu się to nie mieściło w głowie. W stanie wojennym. Tak, ja mówię, on mówi, no w ogóle nikt nie szykanował. Oni tak. Po prostu nie... Myślę, że to jakiś ma taki odjazd. Zainteresował się jako badacz pewną... I że to jest taka forma, że on tak niby poważnie, niby na serio, tu pisze o toposach, jakichś tam tradycjach, że to jest, wychwytuje to tam, że to jest takie, no tak jakby interpretował, nie wiem, wziąć wiersze Darka Brzuski-Brzuskiewicza albo jakieś tam kabaretowe songi i albo piosenki disco polo i zrobić z nich pracę taką naukową, że niby tam jakieś toposy, no i wszyscy by i tak na serio pisać. I to takie, że nawet ciekawe. Tak siedzieli i myśleli, ale jajcarz, wybrał sobie tutaj disco polo do analizy, nie? To tak samo tutaj poezję smoleńską, że to jest niesamowite, w jaki, jaka tam zgodność panuje, to znaczy, jak oni wszyscy się zgadzają do tego i jak bardzo się mylą, to znaczy, to mnie zawsze rozśmiesza, bo
jakby ja przestałem, nawet nie czytam tych gazet, ale to mówiłem od czasu do czasu, że zawsze ktoś tam jakiś się znajdzie, Warga czy tam inny w Gazecie Wyborczej, który gdzieś tam wraca też do mnie i to zawsze mnie to jest zabawne, bo ja już jestem zupełnie impregnowany na te... A to jest układ zamknięty, też tak pomyślałam. Świat tych właśnie poetów, pisarzy, tudzież beneficjentów. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest ta pewność, z jaką oni, że oni nawet nie przyjmują jako hipotezy, że mogą się mylić, tak? Że to jest z taką powagą o tym mówią i teraz jak człowiek wie, jak jest naprawdę, to po prostu to jest kabaret z tej naszej perspektywy, tak? Ta pewność ich, to jest taka ideologizacja maksymalna, tak? W imię wolności zresztą. W gazetach odwołujących się do takiego mitu czy propagandy wolnościowej uprawiana, ale to, jak mówię, może to potrwać lata, może być tak, że do końca życia i na to trzeba się nastawić. I tutaj ta perspektywa emigracji bardzo pomaga, bo nawet jak się udało odzyskać władzę, to nie wiem, czy da się jakby zacząć przynajmniej tę kulturę reformować i jakby zmieniać, a jeżeli się nie da zmienić kultury, to też się nie da utrzymać władzy dłużej. I po jednej kadencji znowu wszystko wróci do tej sytuacji. I to też czekam i wierzę, że jakby nasi reprezentanci w polityce to zrozumieją, że wiadomo, że zmiana kultury to nie jest z dnia na dzień, ani z roku na rok nawet. Ale instytucje państwowe przynajmniej od kultury powinny jakby taką... To nie chodzi o ideologizowanie kultury właśnie, absolutnie, tylko o powrót do hierarchii pewnej i do zachowania, żeby teatry na przykład grały. Ja bym, nie wiem, jak czytam o tej emigracji, z taką tęsknotą podchodzę, żeby pójść, wybrać się do teatru, w którym nie byłem od 30 lat, na normalne wystawienie Wesela na przykład, tak? Adaptację normalną. A nie, że ktoś tam będzie od razu gejem, Polakiem, pijakiem, alkoholikiem, moherowym beretem i tak dalej. Tylko na normalną, klasyczną, z jakąś tam, oczywiście, jeżeli to będzie bardzo chętnie, bardzo, bardzo fajnie, jeśli to będzie się odwoływało do obecnej sytuacji na przykład, czy to obecną Polskę portretowało, ale do tego środkami nie są po prostu przebierańcy interwencyjni, którzy udają tutaj, nie wiem, facet, pijany facet na ziemi przywalony polską flagą. No bo to, żeby coś tak prostackiego wymyśleć, to ktoś musi mieć wyobraźnię na poziomie, przepraszam, faceta spod budki z piwem, a nie albo nie wiem, i te wszystkie instalacje z matkami boskimi pływającymi w moczu, akwarium, to jak mówię, to jest instalacje w ogóle z tych części kupowanych na Allegro, jak się śmieje, że to właśnie współczesny artysta, to nie umie malować, ale to nie musi umieć, bo malowanie kiedyś... W ogóle jest odejście od... Znaczy nikt nie traktuje malarstwa jako... Znaczy moim zdaniem człowiek, który skończy Akademię Sztuk Pięknych, powinien przynajmniej umieć, niezależnie czy to robi w swojej sztuce, czy nie, namalować obrazek ładniej. Którego ja nie potrafię namalować. Ludzika, drzewo, ale że to będzie ładne. Tak? On nie musi tego umieć, on tego nikt nie wie. On jest specem od kupowania części na Allegro i zestawiania tego rower tam z, nie wiem, jakiś penisa do, tam sztucznego dodaj i Matkę Boską zawsze i tam Chrystusa. I z drugiej strony właśnie wibrator, tak? To jest tak przewidywalne, tak? Ja nie wiem, że w tym świecie ci ludzie godzą się, bo to są niby tacy esteci, ale
na taką prostactwo wyobraźni, że to nie chodzi nawet o to, co oni przedstawiają, ale jakby człowiek, gdyby usiadł normalny, przeciętny, to jest w stanie wymyślić 10 bardziej atrakcyjnych przez weekend, powiedzmy, 10 bardziej atrakcyjnych, bardziej głębokich, nawet tak jakby ilustrujących te ich idee o opresyjności rodziny, o ten, to nawet no jakby przeciwko sobie można wymyśleć 10 bardziej ambitnych instalacji. I dlaczego jakby to nie jest dostrzegane? Ja, to mówią, to jest dostrzegane, tylko nie, mój przyjaciel dawny, sprzed 20 lat, Paweł Hille. Jak się prywatnie spotykaliśmy, no, dokładnie mówił to samo, tylko jeszcze ostrzej, tak? Że wszyscy jego ci przyjaciele z tych ASP, no przecież to nie potrafi nic namalować, nic nie stworzy. Przecież to jest dno, to jest kompletne, no to i tam i sam robił jakieś paszkwile, no, znaczy te pamflety na to gdzieś tam opisywał, gdzieś i potrafił. Co się z nim potem stało? Znaczy on do tej pory, ja myślę, tak uważa, bo gdzie, tylko jednocześnie prowadzi jakby taką, no on zawsze mówił, że tam z Wojtkiem jak się spotkamy, to się politycznie się zupełnie nie zgadzamy, ale potrafimy tam, że mamy podobne tam gusta, tak? Rzeczywiście, no, myśmy, no ale jakby nie to, to taki głos do niczego nie w tym środowisku jakby niczego nie zmienia, nie? Nie? Zwłaszcza, że on na innym odcinku robi to samo, co ci hepenerzy, którzy tam... No, nie wiem, czy on w prozie tak... Znaczy on ma kontrowersyjne, czy powiedzmy... Głupawe wypowiedzi często, uważam, ale... Uważam, że to jest w gruncie rzeczy to samo. On też, jakby można powiedzieć, jest sprytny i wie, jakie tam wątki eksploatować. Chyba to byłaby. Co tam tak, tak, ostatnio wieczorem. No. Żeby to ktoś to troszeczkę zasponsorował ewentualnie. No ale właśnie, dlaczego się o tym nie dyskutuje? Dlaczego w tych wszystkich programach telewizyjnych, typu tam jest taki, gdzie ten Max... Cegielski i tak. Hala odlotów to jest. Też. Hala odlotów. Odlot pełen to jest. I oni tak na serio rozmawiają o tej, tak, tej sztuce. Ja takie. Ja się zastanawiam. Tam jest taka pani z Tygodnika Powszechnego. Tak. To jest Katarzyna Janowska. Pani, która napisała kiedyś słynny tekst o prawdziwych Polakach, że mianowicie prawdziwi Polacy to są ci ludzie, którzy na krakowskim przedmieściu przyszli wykurzyć tych spod krzyża. To byli prawdziwi Polacy. I ona to uzasadniała tam szeroko w tym swoim tekście, więc dla mnie ta kobieta w ogóle nie istnieje. Cóż ona może interesującego na jakikolwiek temat powiedzieć? Dla mnie i tym bardziej właśnie jest zabawne, jak oni się spotykają z tymi autorami, z artystami i pisarzami młodymi, różnymi tam nurtów gejowskich i śląski jest pisarz taki ostatnio. I tak się pochylają nad tym planktonem, nad takim planktonem w sztuce, tak? W sztuce, jakiś tam jakiś film eksperymentalny, jakieś tam przedstawienie. Przecież to jest nic, nie to jest warte tyle, co papier toaletowy. I każdy normalny człowiek to wie. I dlatego ludzie nie chodzą do teatru, chodzą tylko ci koledzy. Dlatego poezję się pisze dla poetów w większości. Dlatego oni sami już zaczynają w poezji, ci to młodsze pokolenia, opisywać imprezy z udziałem innych poetów, że tam taki nurt był. Bo oni jakby sami dla siebie tylko piszą, tak? To jest zamknięte, bo oni stracili wiarę i powiedzą, no co ty, no wierzysz w coś takiego? Bo to jest oczywiście głębiej przez nich uzasadnione, tak? Że znajdą odpowiedź, oni powiedzą, że no ale wierzysz, że w jakiejś teorii komunikacji, w jakimś postmodernistycznych tam figurach, na których ja już dawno skończyłem studia, także przestałem to czytać, ale generalnie oni to uzasadnią, że zniknął taki w ogóle forma, no nie możesz wierzyć, że pisze się dla ludzi zwyczajnie, żeby tam ich jakoś pobudzić, żeby im życie, nie wiem, pomóc żyć piękniej, lepiej i godniej, tak? Bo to jest jakieś myślenie postromantyczne, czy romantyczne, czy teraz wiemy o tym, że taki kontakt zanikł i teraz następuje już takie laboratorium literatury, teatru, gdzie oni sami siedzą tylko. Tak, to jest w ogóle nieprawda, bo ten kontakt, ja się przekonałem o tym po Smoleńsku, że jeżeli dotyka się nuty, która jest we wszystkich, to można znaleźć czytelników nadal, tak?
choć to w naszych trudnych czasach zupełnie, ale ludzie... Jedna historia taka z mojego De Profundis, z losów mojego De Profundis. Jedna pani, to jako tylko jako przykład. Powiedzmy tak, od kogoś usłyszałem o taką historię pewnej jego znajomej, której umarł mąż. I ona ten mój tomik włożyła do jego trumny, bo on przez całe swoje ostatnie dni jakby no, przy nim płakał, nie? Znaczy znajdował w nim taką Polskę. No co może być dla poety przy całym oczywiście szacunku dla jakby wstrząśnienia tą śmiercią, to jakby ten gest, że ktoś wkłada komuś tomik wierszy do trumny jest czymś no zupełnie dla takiej perspektywy postmodernistycznej w ogóle niewyobrażalnym, tak? A takie rzeczy były w romantyzmie, nie dzisiaj. Można było. Jeżeli coś takiego jest możliwe, ja nie mówię, że na pełną skalę na to, tylko jeżeli to znaczy, że te rzeczy. I to nie jest skłamane przecież, tak? To nie jest jakiś teatr, że. Jakiś pretensjonalny gest, tylko to jest coś, co ona zwierzyła się tylko tam komuś, mówi o niej anonimowo zupełnie i to jako tylko pewien przykład, tak? Że jeżeli tak jest, a podejrzewam, że akurat ten tomik jest tylko przykładem, tak? Ale inni poeci, no właśnie nie wiem jak z artystami, ale wiem, że nie wiem, są ludzie, którzy pewne fragmenty i u Dakowicza, i u Krzysztofa Kellera, który tutaj był poprzednio. Ludzie są związani z tym, potrafią recytować na pamięć niektóre fragmenty. I to jest, to myślę, że jest mocna taka rzecz, która podnosi na duchu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, powoli będziemy kończyli tę ucztę duchową. To niezwykle ważne spotkanie. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy, o których moglibyśmy w tej chwili jeszcze ciągle mówić, ale myślę, że taką dla mnie najważniejszą było to, że w tej chwili istnieje taki prąd cywilizacyjny, który zmierza do wyniszczania języka. To jest taki prąd cywilizacyjny, który ma na celu zamazywanie sensów, degradację wartości, które niesie język. I my w tej chwili to wszystko odczuwamy. Ja myślę, że to, co robi pan Wojciech, to jest próba obrony przed tą straszliwą zarazą, która w tej chwili dopadła także Polski. I za to przede wszystkim dziękuję, panie Wojciechu, pomijając wszystkie inne wartości, które tkwią głęboko w pana poezji. Dziękuję państwu i proszę teraz o akcent. Pieśniarzy, proszę pieśniarza teraz do dzieła. I gdyby ktoś chciał kupić książkę, tak mówiłem, że książki są 20 zł do nabycia. Cena promocyjna. Ale to może po piosence, dobrze? Znaczy nie, to może teraz, bo będzie no, ale... kilka taka techniczna. Tak? Aha, teraz, tak? To proszę bardzo, tak, proszę bardzo. To zajmę się rozłożyć. A, rozumiem, to sprawa techniczna. Mamy Stasia przy fortepianie, mamy Antonika. Nie, nie, nie. 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 Nie, nie, n